Cześć komordeczki, witam was w kolejnym vlogu. Niestety sezon 2021 dobiega do końca. Ostatnia praca w polu, czyli orka zimowa. Obornik wywieziony, zaczęliśmy orać tam już kilka dni temu. Tutaj dwa razy mam przejechane dzisiaj. No i co? Za starami Makusia. Lecimy sobie z ostatnim zabiegiem, pracą w tym sezonie. Smutno to się mówi, no ale co? Coś się kończy, coś zaczyna. Lecimy sobie, oram tak na 7,5 do 8 na godzinę. Szybciej, nie? No wiadomo, ta orka nie jest taka typowo zimowa, no ale tworzymy sobie jedną stronę szybę. Ładnie dzisiaj słoneczko grzeje. Przez szybę to jest aż miło, ale na dworze to za ciekawie nie jest. Ostatni vlog w tym roku, myślę, taki z pola, bo myślę, że już opryski są porobione, orka zawsze jest na końcu u nas, więc wszystko już jest porobione w polu. Tylko zaoram to, co jest zagnojone, tam zostanie na dwie szerokości jezdni do zagnojenia na wiosnę, więc na wiosnę się dognoi, się zaora resztę i będzie luks. Na tym polu będzie kukurydza i ziemniaki na wiosnę, więc Marek, tutaj z tego miejsca chciałbym cię pozdrowić i Michał, że nie będziecie mieli tak, zawsze mówicie fiku miku. Będzie proste pole, ładne w kwadracie. No wiadomo, na pewno się jakiś sup trafi, bo tutaj jest 17 supów na całej linii, a na tym polu są 3, więc na pewno będzie jakiś sup, ale będzie też ładne pole, proste. Nie będzie żadnego fiku miku, więc będziecie na pewno zadowoleni na przyszły sezon. Będzie fajne pole do koszenia. Romeo w domu myje rozrzutnik, bo dzisiaj resztę obornika wywiózł. A ja wziąłem się za orkę. Jutro zostanie tylko umyć makkornika, pług umyć, przestawić brony na podwórko i powiem wam, że tak już maszyny na bieżąco są już umyte i schowane na zimę. Praktycznie podwórko jest puste. Sporadycznie tam jakieś tam maszyny uprawowe, tam kultywator, czy jakiś tam pług ten stary, czy skibowy, czy obsypnik stoi na dworzu. Reszta wszystko jest pod dachem. Tak jak już w poprzednim vlogu mówiłem, jak się trzyma pod dachem, to jeszcze raz taka żywotność maszyn jest. I wam będą jeszcze raz tyle wam będą służyć. Bo według mnie garażowane to jednak to jest to. Nie pod chmurą cały rok. Ten zapach tej przerzuconej ziemi, to możecie sobie wyobrazić. Tak. Orka to jest według mnie najlepsza robota w całym roku. No i oczywiście żniwa. Pole długie. Bardzo długie bym powiedział. Tam z tyłu rzepak jest, wyjdę wam pokażę, jak ten rzepak właśnie się teraz wygląda przed zimą. Escapello Protek oczywiście. Zobaczycie, jak on wygląda. Myślę, że na zimę będzie akurat, powłokę sobie zrobi, bo liście dosyć duże ma. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie tak lekko mrozić, żeby się lekko zahartował, bo na gorze przyjdzie od razu śnieg i niestety go wydusi, tak samo i zboża. Jest lepiej, żeby tam ten tydzień było tak mniej więcej trochę tego mrozu, trochę te rośliny się zahartują i potem już może przyjść śnieg. To nic nie zaszkodzi. Luks robota, co tu będę dużo gadał. Powiem wam też taką małą ciekawostkę, jak to obserwuję mnie na Facebooku, to pytałem się o opinię New Hollanda, takiego jak ma Agrokuzyn. Byłem oglądać, tutaj blisko był taki egzemplarz dosyć ładny na zdjęciach, a zajechaliśmy, to powiem wam, że porażka totalna. Być zackany, wychuchany, praktycznie wyglądał, jakby wyjechał wczoraj z fabryki, ale reszta, biegi masakrycznie wchodziły, przerzucał masakrycznie, że aż szarpało. No i też, co mi się podobało, to ładnie silnik chodził, silnik aż normalnie sobie mruczał i też tak jak
rozmawiałem z Krzysiem z Agrofuzynów, to mówił, że jest bardzo zadowolony, jeśli chodzi o spalanie. O spalanie naprawdę, jak on mówił, wychodzi bardzo małe. Ale poza tym, jak ten egzemplarz sobie oglądać, to jest porażka. No nie mówię, że od razu się skupiliśmy na New Hollandzie, bo powiem wam, że naprawdę ta marka mi się spodobała, jeśli chodzi właśnie o te TS-y czy TM-y, te modele. No sami wiecie, że woziłem kukurydzę u Michała. Odwrócimy się, pójdziemy do rzepaku zobaczyć. No i co? Był blisko ten egzemplarz, byliśmy obejrzeć, zobaczyć jak w ogóle się tym jeździ i to wszystko. Zobaczymy, co się trafi, ale myślę, że dopiero nad jakąś zmianą za Ursusa oczywiście będziemy myśleć na jesieni. I poszukać jakiegoś klienta na Ursusa. No i też nie będziemy szukać byle gówna, nie? Bo byle gówno idzie szybko kupić i w byle gówno też idzie się szybko wpakować. No i zobaczcie, Escapello Protect. Tu jest w tym miejscu, żeby wam nie skłamać, piąta klasa ziemi. Tutaj gdzie idę teraz. Tutaj dalej trochę go samosiewy wydusiły, ale jest, obsada jest. Na całym polu jest ładnie równy. Zobaczcie, jak on ładnie, według mnie jest bardzo dobrze przygotowany na zimę. Korzeń jakiś tam ma. Myślę, że na zimę jest bardzo dobrze przygotowany. No zobaczymy, czy zima przyjdzie w tym roku szybko, czy później. Zobaczymy, wszystko czas pokaże. No i zobaczcie, tam już mam tam 4 razy 3 przejechałem. Romeo ma tutaj do tego miejsca obornik wywieziony, do tego miejsca zaoramy. No i sezon 2021 będzie zakończony w polu oczywiście. Wiadomo, jakieś tam teraz się zaczną remonty. Traktory po kolei na warsztat. Oj, też taka ciekawostka, pokażę wam. Podziękowania dla sklepu internetowego Zenox. Zakupiliśmy od nich właśnie te lampy, co mamy w grillu. I mam je podłączone razem z kogutami, więc to wygląda zajebiście. Jeszcze raz podziękowania dla sklepu internetowego Zenox za szybką wysyłkę. No i oczywiście za współpracę. Dobra, lecimy sobie w drugą stronę. No i oczywiście kółko musiało wejść do przodu. Dobra, lecimy. I też będę musiał was zesmucić, bo w tym roku no niestety chyba nie będzie filmu z wyrywania choinki. Bo niestety u nas już praktycznie wszystkie są powyrywane. Trzeba będzie jechać gdzieś kupić na święta. No ale na pewno będą inne vlogi. Myślę, że też zrobimy w pierwszy czy tam drugie święto jakiegoś live'a świątecznego z Romeo, więc będzie co oglądać. I tak to jest, widzicie, sezon dobiega do końca. Piszcie w komentarzach, czy u was też już jest po robocie w polu, czy jeszcze może coś robicie. No i tak to wygląda. Luks robota, no. Co to dużo gadać. Oram sobie jedynką na drugim pobiegu. Bo powiem wam, że szybka orka mi się zbytnio nie podoba. No wiadomo, w ogóle na zimę, nie? Ale nawet jak jesienią czy coś, to jak ja widzę, jak ci, którzy, no wiadomo, jak jest dużo ziemi na skibę idzie i im szybciej jedziesz, to lepiej to, że zarzuci ładnie. Ale też za szybko też nie jest dobrze, bo te wszystkie, wiadomo, te odkładnie, przedpuszki, czy lemierze, czy tam te ścinacze, wszystko się szybciej zużywa. Wiadomo, macie większe tarcie, szybciej to się zużywa. I też ta orka tak nie wygląda za dobrze, bo no nie wiem, no, może to jest tylko moje zdanie, ale szybka orka mi się zbytnie nie podoba. O, widzicie, teraz jadę 7-8 na godzinę. I powiem wam, że taka orka mi się elegancko podoba. Szybciej nie ma co. Nawet jesienią. A nie, to takie rzucone jest, że ziemia nie zdąży pomyśleć, a już jest przerzucona. Robota idzie. Vlog nagrany. Mam nadzieję, że vlog się spodobał.
przykro mi się z wami żegnać, bo naprawdę to już ostatnie prace w polu, ale mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo na następnym vlogu. I co? Lecimy sobie dalej. Warumy. Ziemia przerzucona, gnój zasypany. Żegnam się z wami, trzymajcie się. Do następnego razu. Na razie, cześć!